O, ty już naszykowałaś tą lutownicę. To dawaj. No masz. Hej, kurde, zimno miała być. Witajcie, kochani, we wtorkowym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek DIY. No taki Bob budowniczy dzisiaj będzie, nie? Pokażę wam, jak zbudować karmik dla ptaków. Nie no, jaja sobie robię. Mamy, słuchajcie, modliszkę, która wyliniała. I powiem wam szczerze, że przydaje jej się nowy pojemnik. Tylko jak zrobić modliszce dobry pojemnik? I na to pytanie dzisiaj wam postaram się odpowiedzieć. No, modliszka prezentuje się świetnie, więc uważam, że będzie naprawdę fajne makro. Oczywiście osoby, które obserwują mnie na Instagramie, już wiedziały o tym, że modliszka zrobiła nam level up. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie arachnoniusy, które mi wysyłacie. Ja jestem w szoku. Ja nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy zbierać kolejne newsy. I tu pytanie do was. Jak często byście chcieli, aby arachnoniusy się pojawiały? Czy raz na 2 tygodnie? Raz na miesiąc? Dajcie znać, czy wolelibyście częściej, a krótsze? Czy rzadziej, a długie? Dziwnie to zabrzmiało. A! No i jeśli nie subskrybujesz kanału, zostaw nam subika, tam poniżej. Także szykujmy sprzęcior i stwórzmy odpowiedni pojemnik dla naszej modliszki. Ja jestem DJ Arachno, a to jest moja modliszka. No i jesteśmy. Pani DJ-owa, jak widzicie, naszykowała mi wszystko i zagoniła mnie do roboty. Jak zwykle. Pokrótce wytłumaczę wam, co będziemy potrzebowali, aby stworzyć modliszkowy pojemnik. Po pierwsze, pojemnik. Najlepiej taki wiaderkowaty pojemnik. Spisują się one najlepiej, ale spokojnie, możecie wykorzystać do tego również braplasty, pojemniki prostokątne, najważniejsze, żeby był wysoki. No i nie był z miękkiego plastiku. Bo jak będzie z miękkiego plastiku, to zrobi się taka miękka paruwa, jak wytniecie to coś. No bo jak się wycina, to się konstrukcja osłabia. Tak mi w szkole mówili. Tak chodziłem kiedyś do szkoły. Pokrótce powiem wam, co będziemy potrzebowali i do czego. Pierwsza sprawa, mazak. Tylko pamiętajcie, nie używajcie permanentnego mazaka, bo ciężko jest potem to zmyć. Najlepiej użyć takiego właśnie do tablic. Linijka, aby odznaczyć kratkę wentylacyjną, którą będziemy wycinać w pojemniku oraz w jego wieczku. Kolejna bardzo ważna sprawa to lutownica. Zimna lutownica. To najważniejsze. I uważajcie, nie łapcie za grot, bo można się poparzyć. Lutownica. Gdyż w plastiku nie będziemy wycinać, nie będziemy wiercić, będziemy wypalać. Jest to sprawdzony sposób przy poprzednim pojemniku i było to bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna rzecz. Moskitiera. Zwykła, najzwyklejsza moskitiera, którą możecie kupić sobie na Allegro, eBayach, Amazonach czy na innych aukcjach. Zwykła moskitiera do okna, z której wytniemy sobie odpowiedni kawałek, aby stworzyć wentylację w naszym pojemniku. Oczywiście nie będziemy moskitiery darli, nie będziemy jej gryźli. Użyjemy nożyczek jak cywilizowani ludzie. Tylko tym razem sam będę sobie brał nożyczki, ty mi ich nie podawaj. I ostatni, bardzo ważny element, to klej na gorąco. Tak, muszę sobie kupić porządny pistolet na klej na gorąco, bo ten to jest taka miniaturka popierdółka trochę, wiecie? No, taka zabawka dla dzieci. Ja to synowi dam, niech mamie poklei coś w kuchni. A! I zapas kleju też musi być. Zapomniałbym o jednej ważnej rzeczy, która też jest bardzo potrzebna. Mianowicie, trochę chęci i energia. Teraz mogę pracować. Dobra, zacznijmy od tego, aby zaznaczyć miejsce, w którym wypalimy sobie okno. Okno. Prawie jakbym Windowsa instalował. To robimy pierwszą kreskę. U mnie będzie wynosiło to w okolicach 10 cm. Myślę, że krzywo. Brudnego poluszka. Próba numer 2 i zrobimy na 12 cm, a nie na 10. Zmieniłem zdanie po prostu. Wysokość zrobimy sobie na
7 cm. Pamiętajcie, że taka wentylacja jest zależna od tego, jak duży pojemnik. Oczywiście musicie pamiętać, że im więcej wytniecie, tym bardziej osłabiacie konstrukcję danego pojemnika. I musicie o tym pamiętać, żeby nie okazało się, że gdy wy wytniecie za dużo, pojemnik po prostu zrobi się miękki i straci swój kształt. Bo tak też już mi się w życiu zdarzyło. Także co? Przystępujemy do wypalania. Z wypalaniem musicie być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o oparzenia. Uwierzcie, nic przyjemnego. Także lutownica nagrzana, chyba, mam nadzieję. I startujemy z wypalaniem. Najważniejsza jest cierpliwość. Powoli, nikomu się nie śpieszy. No chyba, że wam się prąd kończy, no to wtedy musicie się pośpieszyć. Dobra, pierwsza linia zrobiona. Teraz lecimy w drugą stronę. Dobra. Idę jak burza. Zobaczcie, jak to wygląda. Profesjonalista w wypalaniu. I ostatnie cięcie z precyzją chirurga. I co o tym myślicie? No informatyk jak się patrz, bo mogę chodzić i Windowsy instalować. Wyszło, myślę, naprawdę całkiem spoko. Oczywiście tutaj zawsze znajdą się takie plastikowe włoski, które możecie sobie po prostu oderwać. Jest po sprawie. Kolejnym etapem jest zrobienie górnej wentylacji. W ogóle zapytacie pewnie, dlaczego takie kombinacje, czemu nie wywierciłem po prostu dziurek. Słuchajcie, jeśli chodzi o modliszki, one potrzebują dużo, dużo większej wentylacji niż przy hodowli na przykład ptaszników, skorpionów czy innych zwierzaków terrorystycznych. One muszą mieć naprawdę konkretną wentylację, a jednocześnie trzeba im dosyć często zwilżać. Także jeśli chodzi o górną wentylację, wytapiamy cały tutaj środeczek. Także co? Do dzieła, panie DJ-u. No i kochani, wygląda to w ten sposób. Czyli mamy zamknięcie, które nie ma wieczka. Bez sensu. To nie ostatnia wypalona dziurka tej nocy. Została nam jeszcze jedna. Mianowicie, w poprzednim pojemniku sprawdziło się to rewelacyjnie, słuchajcie. Wycinamy jedno kółeczko, w którym umieszczamy gąbkę. Ta gąbka służy do zwilżania, do karmienia, ze względu na to, że modliszki większość swojego życia spędzają, słuchajcie, na wieczku, wisząc do góry nogami, nie stresujemy naszego zwierzaka. Więc wyciągamy sobie wtedy taką gąbeczkę, karmimy, zwilżamy i nie stresujemy naszej modlichy, otwierając pojemnik non-stop. Jako, że wykorzystamy sobie gąbeczkę z tamtego pojemnika, odmierzam sobie 2,5 cm. W tym wypadku zrobię sobie taki fajny krzyżyk i po prostu go wypalę. Teraz sobie zmierzymy, ile on ma. O, powiem wam, że mam oko. Wymiary się zgadzają, tylko zrobię go troszeczkę bardziej okrągłego. To jest kolejny plus wypalania, moi drodzy, że możemy sobie jeszcze lutownicą plastycznie uformować to tak, jak sobie chcemy. Także to parzące dziadostwo już odłączę. Jako, że kobieta lubi firanki, zasłonki i tak dalej, to pani DJ-owa dotnie moskitierę. Ja się nie tykam takich sprzętów. Ja z szycia to mogę, nie wiem, się zaszyć. Taki żarcik. Tak, zawsze musi być dłuższa. Tak, zawsze robimy dłuższą. I dopiero po przyklejeniu odcinamy nadmiar. Lepiej odciąć nadmiar, niż miałoby nam braknąć. Także jedno gotowe. I super. Dwa kawałki moskitiery gotowe do przyklejenia. Także co, podłączamy klej na gorąco. Uwielbiam to. Dobra, kochani. Kolejnym etapem jest przytwierdzenie moskitiery do zainstalowanego Windowsa. Czyli do tego okienka wypalonego. Także pani DJ-owa mi tu przytrzyma, a ja klejem na gorąco przytwierdzę moskitierę. My robimy to od zewnętrznej strony,
bo to się sprawdza. To jest ten moment, w którym musicie poczekać, aż klej ostygnie. I gdy ostygnie, możecie podrywać, bo oczywiście przy kleju na gorąco to jest nieuniknione. Pojawiają się takie niteczki z kleju. Na pewno tego nie zobaczycie, chociaż może na mojej czarnej bluzce troszeczkę było widać? No widać, że coś tam trzymam. Wygląda jak włos, ale na pewno nie taki, o jaki myślicie. Więc gdy to wyschnie, możecie to poobrywać. Teraz pora na wieczko. Robimy praktycznie to samo, więc zbyt wiele tłumaczyć nie muszę. Przytwierdzamy moskitierę klejem na gorąco, tylko tym razem robimy to od wewnętrznej strony, żeby modliszka miała jednak tą troszeczkę większą powierzchnię, żeby się łapać i wisieć. Właśnie, a modliszki to wiszą jak nietoperze, nie? A nietoperze jak wisi, to sika? Nie wiem. Sika. Dobra, moi drodzy, skończone. Jest przyklejone. Tu nam troszeczkę klej wyciekł, ale uwierzcie mi, klejenie wieczka nie jest prostym zadaniem. Nie jest prostym zadaniem. To co? Docinamy i lecimy dalej. No i moi drodzy, tak prezentuje się efekt końcowy. Jakby nie patrzeć, wygląda jak starsza siostra, czy tam brat tego oto pojemnika. Słuchajcie, ze względu na to, że trzykrotka jeszcze nie jest na tyle duża, którą pani DJ-owa zasadziła w tym pojemniku, przymocowaliśmy taką oto falbankę po to, żeby modliszka mogła sobie po niej wejść na górę. To co? To na co wszyscy czekaliście, nie? Zobaczmy, jak urosła nasza Pseudempusa pina pavonis, czyli peacock mantis. Tutaj wylinka, o której nie sięgam. Ale ty jesteś już duża. Ej, super jest ta modlicha. A jaka rozbiegana. No to będzie cyrk, żeby ją nagrać, coś czuję. To co? Może cię nakarmimy najpierw, co? Spróbujemy. Zajmiesz się wtedy jedzeniem. I przepniemy się na obiektyw makro. Dobra, mamy świerszcza. Zobaczymy, czy to się uda. Czyli co? Nie uda nam się cię nakarmić, co? Aha! Chcesz go? Nie. Ale jesteś świetna. I co, na trzykrotkę? Szkoda, że nie będziesz jadła. Miałem nadzieję, że jednak się skusisz, chyba że ten świeży jest po prostu za duży. Także niestety nic mniejszego nie posiadamy, ale przepnijmy się szybciutko na obiektyw makro. No wyglądasz bajecznie. Wygląda super, tylko słuchajcie, ona cały czas się rusza. I ciężko jest utrzymać obiektyw na nią. Te ruchy, które teraz widzicie, to nie są moje ruchy, tylko jej ruchy. Ale wygląda bajecznie. Widzicie, jakie ma ostre kolce na swoich odnóżach chwytających, no szok. Wygląda bajecznie. Odwłok też prezentuje się niczego sobie. Fajne masz oko. To naprawdę ładne oko. Ja się pokuszę chyba znaleźć jakiegoś w miarę malutkiego kraczanka. Dajcie mi sekundę. No hej. Mam dla ciebie kraczanka, wiesz? Tylko będziemy musieli się troszeczkę od ciebie oddalić, żeby to złapać. Jeśli oczywiście będziesz chciała jeść. A takiego mniejszego chcesz? No skuś się, nie bądź taka. No nie. Także moi drodzy, no niestety. Modliszka nam jeść nie chce. Próbowałem
wszelkimi możliwymi sposobami, ale się nie udało. Ale za to myślę, mamy całkiem spoko ujęcia. Trzy karaczany wrzuciłem jej do pojemnika, także jeśli zgłodnieje, to będzie mogła sobie zapolować. Pseudempusa pina pavonis. Jest to modliszka pochodząca z Birmy, Tajlandii. Najlepsza temperatura to 25-28 w dzień i 20-24 w nocy. No i jeśli chodzi o wilgotność, moi drodzy, 60% w dzień, w nocy lekki wzrost wilgotności, także najczęściej zraszamy po prostu na noc. Jeszcze taka ciekawostka, wiecie, że te modliszki dorastają nawet i do 10 cm długości? Także będzie całkiem konkretną modlichą już niedługo. Bardzo polecamy z panią DJ-ową. Modliszki są naprawdę niesamowitymi zwierzętami. Wiem, że żyją krótko i wiele osób właśnie to zraża, że żyją króciutko, ale na pewno są niesamowite w obserwacji. Ale się rozgląda, nie wie co się dzieje. Także co, kochani, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli macie ochotę nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Pamiętajcie, że nasi wspierający mają dostęp do specjalnych vlogowych odcinków. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. No i co? My widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Gorącym grotem w stronę człowieka? A strach pomyśleć, jak u ciebie wygląda, podaj mi noża.